Witam moje kochane raki w czytaniu romantycznym. Będzie to czytanie ponadczasowe, czyli niezależnie od tego, kiedy się na nie natkniecie, może być aktualne. Jak zawsze dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję Wam za cudowne komentarze, które napędzają mnie po prostu do działania. Cieszę się, że komuś mogę pomóc w jakikolwiek sposób. I wiedzcie, że jestem bardzo wdzięczna, że jesteście. Moi kochani, zaczniemy od takiej ogólnej energii i zobaczymy, jaka jest sytuacja romantyczna. Oczywiście to czytanie nie będzie rezonować z każdym, ale już po wstępie zorientujecie się, czy to może być czytanie dla Was. Zobaczmy właśnie, zobaczmy, co tu się dzieje. O, moi kochani. Mamy tutaj sytuację, która wskazuje na to, że ta wasza druga połowa, ten ktoś, kogo kochacie, będzie się tutaj szykował z jakimiś zamiarami. Szykuje się do skoku. Jest tutaj jakaś odważny krok, podjęcie odważnego kroku, odważnej decyzji. Być może nawet wręcz takie przeskoczenie o ileś etapów, tak? Czyli z takiej sytuacji, gdzie może nic się nie działo, albo był zastój i nawet brak kontaktu, nagle ta osoba wyskoczy z czymś konkretnym. Będziecie zaskoczeni i macie tutaj piękne, lojalne serducha, no, które świadczą o tym, że ta osoba wraca do Was, ponieważ sercem czuje, że należy do Waszego serducha po prostu. Wow, pięknie. Zobaczmy, co jeszcze. No właśnie, czyli dobrze wyczułam. Mamy regenerację, czyli mamy odrodzenie się jakiejś sytuacji, która wydawała się właśnie martwa lub w takiej stagnacji. Odrodzenie, tak? Coś, co już wydawało się, że nie ma szans, okazuje się, że jednak ta szansa jest, że się tli to życie, że tutaj ten, tu się cały czas na tym, tutaj jest po prostu takie pogorzelisko, czyli macie do czynienia z kimś, z kim dużo przyszliście i tu się działy różne brzydkie rzeczy też, różne trudne sytuacje. Dla każdego to będzie co innego oczywiście. W każdym bądź razie z tego ognia, z tego, przepraszam, na tym pokorzelisku tutaj cały czas się ogień tli. Ten pożar nie został ugaszony, że tak powiem, czyli tak to uczucie przeżyło, tak? Mimo tych wszystkich zawirowań, trudnej sytuacji, uczucie przetrwało. I na tym drzewku widzimy młode listki, tak? Czyli życie tutaj tętni, moi kochani. Okej. Zostawimy sobie to. Moi drodzy, dla niektórych z Was, dla tych, którzy nie chcą absolutnie osoby z przeszłości, mamy kogoś nowego. Kogoś nowego, kto będzie chciał wszystko to, co ta poprzednia osoba, czego ta poprzednia osoba nie chciała. Będzie chciał od razu zaoferować coś konkretnego. Będzie gotowy na to, żeby zrobić odważny krok. I tak, bo niektórzy mogą nie chcieć wracać do przeszłości. Natomiast niezależnie od tego, możliwe, że też w niektórych sytuacjach będziecie mieć do czynienia z dwoma osobami, czyli jedną z przeszłości, jedną nową.
i będziecie decydować, kogo wybrać. Niektórzy z Was, tak jak mówię, absolutnie nie chcą już tej osoby z przeszłości. Za dużo się brzydkich rzeczy wydarzyło i za dużo. Wy, jakby niektóre moje raki już są absolutnie. Mają to zakończone i mają to za sobą, tak? Są już w takiej świadomości, że chcą czegoś nowego i absolutnie nie chcą po raz kolejny wchodzić w to stare. Także, moi drodzy, jest Was wiele, więc takie scenariusze. I zobaczmy, moi kochani. Cóż jeszcze tutaj zobaczymy? Moi kochani, no i zobaczcie, lojalne serce i dwa puchary. I tak jak mówię, dla niektórych z Was powraca osoba z przeszłości, którą chcecie, która chce zakopać topór wojenny, cokolwiek się działo, nie wiem. Dla każdego, tak jak powiedziałam, to będzie coś innego. Lub po prostu będzie chciała naprawić to, co się da, i pozostawić też przeszłość w przeszłości i zacząć od nowa. Tak, ta osoba zdecydowanie ona widzi z Wami przyszłość. Widzi to, że może się udać. I tu mamy kartę zwycięstwa, która jest kartą zwycięstwa po trudach, tak? Po jakichś przeszkodach, po różnych trudnych sytuacjach, moi drodzy. Dlatego tak, dla większości z Was jest to osoba, którą doskonale znacie, z którą byliście albo mieliście być, ale nie układało się. Albo z którą byliście i były bardzo ostatnio różne, że tak powiem, ciekawe sytuacje, w cudzysłowie ciekawe, dużo zwrotów akcji, dużo zawirowań, może nawet rozstania, powroty, rozstania, powroty. Za dużo. Co mi to? I macie kochanków, i dwa puchary. To, moi drodzy, na pewno jest to związek, który do Was idzie, bardzo ważny, bardzo istotny. Jest tutaj głęboka więź. I niektórzy z Was będą mieli, tak jak mówię, do wyboru. Ponieważ to jest też karta, która mówi o czasami o wyborze, że macie dwie osoby. I tak jak mówię, jedna może być z przeszłości, druga, której nie znacie. I ci, co będą mieli do wyboru, zdecydują się na coś nowego. Zdecydują się zostawić przeszłość w przeszłości i iść w nowy związek, nową, świeżą miłość. Dużo pasji tutaj, ktoś z ogniem, moi drodzy, dużo ognia tutaj widzę, czyli gorących uczuć. No właśnie, i tutaj po tych, tak jak mówię, ta osoba z przeszłości, tu się dużo działo, tu było dużo kłótni, tu była jakaś walka. Ten ktoś powraca, żeby przeprosić. Być może nawet tutaj oświadczyny wchodzą w grę. Jest to ktoś, kto bardzo tęskni za Wami, kto zdał sobie sprawę, że bez Was czuje po prostu ogromną pustkę. Ale tak jak mówię, niektórzy z Was postanowią odrzucić tę osobę. Już nie chcą po raz dziesiąty wchodzić w to samo, nie wierzą, że coś się zmieni. Są po prostu już, niektórzy z Was po prostu są już mają decyzję już
podjętą, tak? Uporały się z przeszłością i nie chcą już w to więcej wchodzić. Moi kochani, ja jeszcze chciałam zaznaczyć, że jest pełnia księżyca teraz właśnie w waszym znaku. Jeżeli oglądacie to czytanie wtedy, kiedy je wypuszczam. Także bardzo ważny czas dla was. Możecie bardzo silnie odczuć tę pełnię i będzie to na pewno bardzo emocjonujący czas i na pewno będziecie się ci, którzy mieli ostatnio skumulowanych dużo emocji, których nie przerobili, one wychodzą teraz na powierzchnię, tak? Czyli możecie bardzo głęboko czuć, nawet jeżeli chce Wam się płakać bez powodu, to jest po prostu jakby uwalnianie tych wszystkich emocji, które się skumulowały, których żeśmy nie przerobili do końca, tak? Ale to dla tych, którzy właśnie przeżywali jakieś tutaj trudne chwile. No niektórzy z Was widzę, że tak, mieli takie sytuacje, dlatego tutaj bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny ta pełnia jest, moi kochani, także nie przejmujcie się, wypuśćcie to, pozwólcie się emocjom, że tak powiem, unieść na powierzchnię i właśnie, i je wypuśćcie po prostu, tak? I zobaczmy właśnie jeszcze, chciałam zajrzeć, co tu się stało w tej przeszłości z tą osobą, co tu się działo, jaka była przeszłość wasza. No tak, wielkie szczęście było, moi kochani. Mieliście razem wspólne życie po prostu. Niektórzy z Was nawet rodzinę mają ze sobą, może małżeństwem jesteście lub byliście. Lub dla tych, z którymi to nie rezonuje, mieliście wizję wspólnej przyszłości. Takiej już na zawsze. Oj. Co się stało? Właśnie. I ta wizja runęła, albo, moi kochani, nie doszła do skutku, lub po prostu kiedyś było pięknie, ale skończyło się to pięknie. Tak, tutaj rzeczywiście to był bardzo silny, poważny związek. A dla tych, tak jak mówię, jeżeli to jest osoba, z którą nie byliście w jakimś długoletnim związku, to na pewno mieliście wizję takiego związku i jakby nie udało się. Zanim się zaczęło właśnie, tak jakby taki falstart, tak? Mi się wydaje, że niektórzy wręcz poczuli się tak, jakby ktoś im grunt pod nogami się usunął, tak bym powiedziała. Niektórzy z Was, ci, co byli w stałym związku, możliwe, że tutaj weszła w rachubę jakaś zdrada, jakiś coś, co sprawiło, że po prostu Wam się cały świat zawalił, tak? Dlatego niektórzy, którzy się uporali z tym, nie chcą już wracać do tej przeszłości, ale tutaj na pewno były jakiś mocny związek. Dla większości z Was jest to ktoś, z kim byliście. Tak, niektórzy z Was po prostu uważają, że tego już się nie da naprawić,
Jakby rozjechaliście się. Dla niektórych z Was Wy się po prostu rozjechaliście w sensie takim, że wiecie, każdy z nas się rozwija, ewoluuje i jakby tutaj poszliście w dwie różne strony, tak? Wy na przykład poszli, bardzo się zmieniliście, jakby już ten związek nie pasował do Waszego nowego świata, tak? Ta osoba jakby nie nadążyła nad Waszym rozwojem lub rozwinęła się w innym kierunku. I wy tutaj się tak zastanawiacie, co z tą przeszłością zrobić, ponieważ ta przeszłość już nie pasuje do waszej teraźniejszości i do przyszłości, tak? Dlatego mówię, niektórzy już tu nie chcą wracać. Zobaczmy jeszcze ten nowy związek, który idzie, lub tak jak mówię, to jest scenariusz dla tych, którzy nie chcą tej osoby. Natomiast ci, co chcą tę osobę, zobaczmy, co tutaj. Jak to wy? Zobaczcie, cztery buławy, moi kochani. Niektórzy z Was będą nawet się po raz kolejny zaręczać, brać ślub, jeżeli się rozwiedliście, lub jakby jest taka totalna regeneracja i reaktywacja, reaktywacja związku, tak? Na pewno powód do radości. Niektórzy tutaj zdecydowanie mają do czynienia z bratnią duszą. Słuchajcie, w samym środku czytania jest karta kochanków. Dużo miłości idzie do Was. Tak, jest to ktoś, kto powraca. Jeżeli to jest ktoś, kto powraca. No właśnie. Powraca ktoś, kto jakby uzdrowił to, co miał uzdrowić, tak? Spełnia się też Wasze życzenie. Niesamowite połączenie tutaj i też bardzo silna intuicja. Jeżeli macie jakąkolwiek intuicję wobec tej osoby, to wierzcie tej swojej intuicji, ona Wam dobrze podpowiada. Niesamowite połączenie, tak jak mówię, jest bardzo głębokie, bardzo duchowe. Wow. Jest to ktoś też po przejściach. Jeżeli to jest nowa osoba, jest to osoba po przejściach. Ona wie, ona nie chce grać, ona chce spokoju, chcę spokojnego, stabilnego związku i jeżeli to jest też coś, czego Wy szukacie, to tutaj tak ta osoba zaskoczy Was tym, że od razu będzie chciała właśnie wejść w poważny związek bez zastanawiania się, ta osoba wie, czego chce i tak jak mówię, przeszła też swoje, więc wie, czego chce, wie, czego nie chce. Wow. Rydwan. Piękne, mocne karty macie. Wiecie, to naprawdę bardzo silne połączenie. Niezależnie, czy to jest nowa osoba, czy powraca z przeszłości. Wow, puchar. Rydwan, as pucharów i odwaga, żeby iść za głosem serca. Jeżeli to jest ktoś z przeszłości, w końcu decyduje się zaryzykować, iść za głosem serca, chce naprawić to, co się stało między Wami. Tutaj mamy kartę anielską, która szuka właśnie tego balansu, uzdrowienia tego związku, moi drodzy, jest jakby po Waszej stronie. Też jakby wszechświat chce, żebyście uzdrowili ten związek. Jeżeli jest to osoba z przeszłości, której nie chcecie, to i tak tutaj tak czy siak niektórzy z Was będą chcieli po prostu pogodzić się, jeżeli jest taka sytuacja, że trzeba się pogodzić, ale na pewno ustabilizować relacje, tak, między Wami
I nawet jeżeli zdecydujecie się nie być z tą osobą, to będziecie chcieli być w zdrowych relacjach, szczególnie ta osoba. Tej osobie bardzo na tym zależy. Jakby ta osoba uzdrowiła coś takiego w sobie, co jej teraz pozwoli na to, żeby nie zachowywać się tak jak wcześniej, może impulsywnie i po prostu brzydko, tak? Tutaj były kłótnie. Ta osoba teraz chce, jest jakby gotowa, może tak, jest jakby gotowa do tego, żeby w końcu się zachowywać po ludzku, tak? Moi kochani, jeżeli to jest nowa osoba, to może być ktoś, kto będzie przejazdem lub ktoś, kto przyjedzie skądś, przeprowadzi się do waszego miejsca i ten ktoś ma ochotę wam podarować swoje serce. I ten ktoś będzie odważny, będzie miał odwagę, żeby właśnie okazać swoje uczucia, żeby iść za głosem serca. Przepiękna, przepiękna osoba, naprawdę. Moi kochani, także to jest czas transformacji, który wynika z tego, że po pierwsze i wy przerobiliście swoje lekcje, przemyśleliście, co się wydarzyło ostatnio w waszym życiu, wyciągnęliście wnioski i na pewno was to zmieniło, do tego stopnia niektórych, że właśnie nie chcą już wracać do osoby z przeszłości, ale wasze nowe podejście do miłości, do związków, do życia, do siebie, ta transformacja wewnętrzna właśnie zaowocuje tym, że przyjdzie do was naprawdę piękna miłość, ktoś, kto jest dojrzały, kto chce zbudować coś solidnego, kto nie będzie się bał okazywać swoich uczuć, nie będzie się bał odważnie mówić, czego chce w związku. Piękna energia, moi kochani. I na koniec ostatnią kartę, energię wyciągnę. Żeby podsumować. Zobaczcie. Randka z przeznaczeniem. Moi kochani, jeżeli jest wam przeznaczone być osobą z przeszłości, ona wraca. Jeżeli jest wam przeznaczone być z kimś nowym, przychodzi ktoś nowy, tak? Czyli zaufajcie, co wam wszechświat ma do zaoferowania. To jest wam przeznaczone, to co do was idzie. Piękne. Zobaczcie. I pod spodem macie sweetheart. Czyli idzie słodki czas, idą słodkie momenty, słodkie chwile, będziecie rozpieszczeni przez tę sytuację romantyczną teraz, moi kochani. Piękna energia. Raczki, moje kochane, całuję was, pozdrawiam i do usłyszenia.